Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron 5, a to jest misja 16 oraz odcinek 15, w którym to dokończamy zbieranie naszego kamienia. Prędkość gry jest na maksa, czyli na 90. No i dawajem ten kamień. Dobrze ustaliście? Dobrze. Okej, tutaj widzę, że kamieni jest sporo, więc spokojnie mogę jeszcze dobudować trochę tych wołów. W razie trzeba jakiś domek. Oczywiście ludzie się skończyli. Jak to w ogóle z to jest ten? Okej. Czyli tak. I jeszcze ze dwie te karczmy do sera. Mogę spokojnie też więcej. Nie można tutaj tego zbudować. Można, nie pierdol. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Piekarnie. Jeszcze domek. No i dobra. I czekamy, aż się kamień zbierze. Myślę, że nie zajmie to wiele czasu. Ciekawy jestem, ilu już ich tam stoi. Gotowi do boju, sir? Przyzwoicie. Dobra, zbroje skórzane wyrabiają, kusze w sumie. Może i nie nadążają, ale... chyba wystarczy. No mam w końcu 5 do kuszy, 3 do tych zbroi. Jak to wygląda? Okej. Mógłbym jeszcze jakieś kościółki dobudować, ale nie chcę w sumie przedłużać. Może się wyrobię tak 10 minut. W sumie byłoby mi to na rękę. Szybciej by się przekonwertowało. Szybciej by się odcinek wysłał. Jakby tak trwał 10 minut. Tak jak misja 15. Tak mi wyszła niecałe 10 minut. Uznałem, że po prostu nie ma sensu tam pokazywać, jak ustawiam tych łuczników. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Jest nieustraszona. Wkrótce tutaj mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał ze stołu. Wkrótce tutaj zawita ona. A ktoś będzie miał kłopoty. Tak jest. To są właśnie słowa wieprza, kurczę, zapomniałem w ogóle o tych płomieniach. Te chujowe smoły tutaj się oczywiście okazały skuteczne, więc zróbmy powtórkę. Okej. Tutaj jakieś... i tyle. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Byczki się zjarają, no ale trudno. Jakby się nie zjarały, to by oni z kolei, ci pałkarze by z kolei by mi ich wybiły. No kamień jeszcze się nie kończy, więc spoko. Połowa już jest za nami. Byłem jeszcze jakieś wieżyczki zrobić i dać strzelców, ale już bez takich takiego kombinowania. Raczej sobie daruję takie rzeczy. No, zastrzelicie go? Dobrze. No, genialnie. Ładnie się hajs trzepie. Jedzonko, no z jedzonkiem w sumie jest dobrze. Mąka chyba dalej ciągle bardziej rośnie niż
Nie można tutaj tego zbudować. Się kurczy, więc... Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie można tutaj tego zbudować, mnie. Jeszcze może jakieś... Do jabłek. Czemu nie? No. To jest, kurczę, gospodarka. Tylko się przyglądać, kto wszystko pracuje. No w ogóle sporo hajsu mam. Fajnie. Ludzie cię kochają. Ludzie cię kochają. Czy na gospody coś nie trybią, więc jeszcze z jedno. No. Gotowi do boju, sir? Ruszać się. Jest dobre, że na murach można nieograniczoną ilość ich stawiać, a na wieżach właśnie. Oczywiście jest tam sposób taki, że się zaznaczy, załóżmy, nie wiem, 32 bodajże się zmieści na basztach. Więc zaznaczymy 32. Poślemy ich tam, zaznaczymy kolejnych 32, zanim ten pierwszy oddział dojdzie i tak kilka razy, kilkanaście razy. W ten oto sposób na wieży też możemy zmieścić parę set tych kuszników, ale tutaj właśnie mogą oni tu być. No a mimo tego dalej mogę w to samo miejsce ładować. Aha, jest już plus ten. No... Nic nie zrobię z tym, że spichlerz zapełniony. Ja w sumie nie rozumiem takiego dealu, żeby dobudowywać kolejny spichlerz. A co to komu? Zrobić, żeby więcej jedli. Jak dalej jest zapełniony, to dobudować te domki, żeby szybciej jedli. Więcej hajsu z podatków będzie. Nie ma takiej opcji, żeby w ogóle była konieczność zbudowania... O kurwa! O... Serio? Chociaż tu. O ja pierdolę. No to trochę emocji na koniec. Pokażę podpalać nie będę. Nie ma takiej opcji, żebym marnował na pokaże. Pokażę ładnie się wystrzela. Do tych pikinierów trzeba. Kamień się tu już pomału. W sumie nawet nie kończy, chyba stoi mniej więcej w miejscu, jeżeli chodzi o te dwa składy. No, chyba jednak niepotrzebnie panikowałem. Mam już tych kuszynków przecież tak dużo, że tutaj jest mur uszkodzony. Jakiej paki? Super, że spichlerz jest zapełniony, na serio. To dajmy im jeszcze roboty trochę. Będę tego i postawię trochę dalej. Nie można tutaj tego zbudować. Tak. Tutaj ten kawałek muru przydałoby się naprawić. Okej. Dobrze. Jest git. Uwaga! Tak. Naprzód. No i dobra, jak tam kamień? Jeszcze 100. No to co, przyspieszone, dobra. No to czekamy, wezmę się, pozbędę tego. Dobuduję jeszcze jedno. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, sir. No. Magia twierdzy HD. Spichlerz jest... Czy mógłbym... Super, naciskam na skład zapasów. I jednocześnie to. Serio? Kurwa, jebać to. Może teraz? O, odbugowało się. Na pozycjach. Ruszać się. Jeszcze więcej. Jedzonka. Jestcie z tego wszyscy. Ten ser. Jeszcze z jeden domek.
Nie można tutaj tego zbudować. Dobra. No, na luzie to. Już ta smoła nie jest potrzebna. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Uwaga! Szybki marsz! Ludzie cię kochali. Jeszcze jedną tą? No kurwa. 6 glas potrzeba. Nie można tutaj tego postawić. Ludzie cię kochali. Wojska pierwsza atakują. No ją. No są już takie same. Uwaga! Na rozkaz! Dobrze. Uczników już prawie setka. O! Ej, ten byczek właśnie mi wygra tą grę. Dawaj, byczuś. Bierze old beefy. No dobra, dawaj stary. Yeah! Zabiję. Tak, ja też cię zabiję. To już za dwie misje. Stracone jednostki 1%. Dobra. No to tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostało wypełnione i pod osłoną ciemności mogłeś zniknąć w gęstej mgle wiszącej nad bagnami. Tak jest. A ja zapraszam was do kolejnych odcinków w serii Zagrajmy w Twierdzę na bardzo trudnym. Cześć, pozdrawiam.